Kolorowa kasza. Aromatyczna, pachnąca. Składniki w opisie, żeby Was nie zanudzać. Młoda czerwona cebula w pół talarki. Papryka w grubszą kostkę. Czosnek w plasterki. Takie nie za grube. Połowa masła na patelnię. Na patelnie lekko masło rozgrzane. Wchodzą warzywa. Niech już się zaczynają smażyć. Ja mam boczniaka pokrojonego w paski. Wy możecie dać borowiki, prawdziwki, bądź pieczarki. Do tego teraz przyprawy. Pieprz jeński, papryka słodka, sól, pieprz. Moja ukochana zielenina. I przykrywka. Hop, niech się dusi. Podusiło się, to teraz trzeba tym trochę telepnąć. Jest, niech się potelepie. Jak widzicie, dostałem jeszcze połowę z masła, które zostało. Teraz kasza gryczana. Kasza była wcześniej wypukana, bardzo porządnie. Kasza się lekko podusiła, teraz dodaję jeszcze odrobinę wody, tak 50 ml i zostawiam, niech to się ładnie dusi. Kasza niech wciągnie wilgoć. Kasza już wciągnęła wilgoć, jest praktycznie miękka. Dodajemy pomidory z puszki i mieszamy. Teraz jeszcze tylko odrobina soli, kasza jest sypka, miękka, fantastyczna. Tak wygląda. Kolorowa kasza, jeszcze teraz tylko odrobinę mojego kochanego, zielonego i jest gotowa. Kasza ryczana na kolorowo, smacznego.